rano o 6.40 dotarłem do Warszawy. Przejechałem tutaj autobusem, autokarem. Nie ryzykowałem tak długiej podróży w Polsce. Polskim autostopem, dlatego że mam zbyt mało czasu na terenie Polski, żeby zdążyć nad granicę. Dotarłem wcześniej pod Pałac Kultury. Tam sobie posiedziałem, porobiłem porządki, notatnik uzupełniłem. Teraz zmierzam pod pomnik Kościuszkowców na Pradze. Co do nóg, w miarę jest dobrze, nie ma rewelacji, ale myślę, że dadzą radę. Plecy już mniej bolą jak wczoraj, także już trochę się hartuje. Pogoda dalej sprzyja, wszystko jest pod kontrolą. Zdjęcia, na filmiki sobie po drodze nagrywam, albo jakoś tam spalić. Z domu ktoś dzwoni, pyta, gdzie jesteś? Oczywiście, mam obowiązek tam codziennie jakiegoś SMS-a wysłać, czy sygnał puści, że wszystko jest dobrze. Tyle. Jak idę dziś miastem, ulicą, zawsze ludzie patrzą, czasami zagadują, o co to wojna i tak dalej, jakieś tam żarty. No ja też żartem odpowiadam tam. No. Czy nawet i teraz, na radiu, jak się do ciebie zatrzymywałem, ktoś krzyknął, ty weź się do tego, że umierzę, bo może na wojnę jedzie. Dokładnie, tak jest. Tak jest. Wiesz, akurat co, ale strój żołnierza to jest moim zdaniem, można się z dumą odchodzić z tym, nie? Nie z czegoś tam wstydzić. Tak. Z Brześcia na Kobryń, później na Mińsk będę jechał, także też tą główną trasą. No. Z Mińska na... Obiegliśmy po drodze. Tak, tak, oczywiście. Z Mińska tam na Mochylew, a z Mochylewa na Chorki i Lenino, także w miarę to główne trasy są. To ile tak od Białej Podlaskiej kilometrów, czy tam od Terespola, dajmy na to? Musiałbym mapę zobaczyć, no ale jest kilka ładnych set kilometrów w jedną stronę, także przez całą Białoruś. No Polskę to masz, jak wierzchniowo wystartowałeś, no to masz tak, 550 z Wrocławia do Białej, do Dzierżeniowa masz jeszcze z Wrocławia ile? 50. Z 50 właśnie. To już masz ponad 600, no i jeszcze do granicy. A do granicy masz 630-40 km. No. No i jeszcze tam ile? Już kawałek drogi za mną. Jak to nie było. Ale mówię, jestem pozytywnie ustosunkowany, nastawiony, że jakoś pójdzie mi to w miarę. Nie, no to są wyceny. Pójdzie mi to w miarę sprawnie. Wiesz, w stroju żołnierza każdy się tam weźmie, nie? Jak stoi jakiś kurwa w nocy z kapturą na głowie, no to nie wiadomo kto to jest. Się trochę boju, nie? A tam tak oto, no problem. Pierwszy dzień. Cieszę się, że nie jedziesz na Ukrainę, bo tam to prawdziwa wojna.